Wiara to ciężki obowiązek, czy może radosny obowiązek? Czy da się żyć z wiarą, czy może dopiero bez wiary? Twoja wiara definiuje ciebie. Sam się budujesz z wyborów własnych i zaangażowań, a wierzącyś i to mocno i radykalnie. Tylko czy w Boga wierzysz? Bo możesz mieć wiarę w nieboga, w stworzenie żywe lub martwe. Twoja najważniejszość powoduje, iż do niej odnosisz wszystko. I cokolwiek to jest, jest ta sprawa twoją dyktaturą. Zresztą nie opierasz się. Chcesz tego. Tylko kto to jest? Albo co to jest? Ja rozumiem, że ty jesteś wierzący w Boga. Tego, który jest Bogiem. Jedynego Boga. No tak, zgadza się. A później jest sprawdzian. Czy słuchasz tegoż Boga? Czy może robisz sobie wyjątki, wyłomy, wiesz lepiej? Tak nie możesz, tak musisz. Sytuacja wymagała. No i Pan Bóg nie doznał uszanowania i uwzględnienia. Grzesznik bowiem to nieprzyjaciel Boga. A ty nieprzyjacielem Boga to nie jesteś. A grzesznikiem to jesteś? Dziś wielu jest na tropie, idą jak psy gończe, do tego, by dojść, że grzechu nie mają. I wielu już osiągnęło cel. Grzechu nie mają. No generalnie łódź jest bezgrzeszna. Dlatego się łódź nie spowiada. No bo z czego? Co innego iść do psychologa? Na terapię? A tego jest coraz więcej. Problemów życia sobie nie wytłumaczysz. Ludzie ci nie pomogą. Źródłem i celem w życiu twoim jest Pan Bóg. Jak się komuś nie chce wstać, bo się już zasiedział, to czy jak się chwyci za włosy i szarpnie do góry, pomoże sobie wywstać? Myślę, że nie. To tak jak ktoś, jak woźnica, jedzie koniem, wiezie worki i koniowi ciężko, a weźmie jeden worek na plecy, to koniowi będzie lżej? Wiadomo, że nie. Zwróć uwagę na to, jak logika twojej grzechowości jest bardzo pokrętna i jak chętnie sobie kłamiesz. To wszystko jest z grubą warstwą znieczulenia, którym jest wytłumaczenie się. A wszystko z powodu tego, że u ciebie wkrada się wielobóstwo, bo oprócz Boga, którego się nie wypiera, że wyznaje, że robi to tak entuzjastycznie, jest jeszcze parę innych ważności, na przykład kult wygody, komfortu. One rodzą zatwardziałość na Słowo Boże. I wtedy jesteś jak skała. I wtedy, gdy masz parę celów pobocznych oprócz wyznawania Pana Boga i pilnujesz tego wszystkiego jak działki kosztem na przykład niedzieli, to wtedy nie pojmujesz spraw Bożych, ponieważ największe zrozumienie dla siebie masz dla tego, co ciebie boli. A ponieważ życie twoje jednak ma charakter bolesny, no to starannie unikasz tego wszystkiego, co mogłoby pogrążyć ciebie w jakiś trud i ból.
są rozmaite stopnie i intensywne zakłamania, samozakłamania. Kiedy człowiek w pogoni za dobrym samopoczuciem, by nie mieć poczucia winy, jeszcze mieć poczucie przewagi nad innymi, a jeszcze lepiej mieć ich podziw, a jeszcze lepiej, gdyby ci zazdrościli, a jeszcze lepiej, gdyby był dla nich jak Bóg. O, to jest dopiero cel, do którego wielu bezmyślnie dąży. A dlaczego bezmyślnie? A który to człowiek kłamiący sobie chce sobie powiedzieć prawdę taką radykalną, dogłębną, która demaskuje i nie pozostawia złudzeń? Przecież ty często unikasz prawdy. Jak pewien pan, który pozwolił sobie na zbyt wiele, a później miał wątpliwości, czy się nie zaraził. No to poszedł na badania, pobrali mu krew. No i czeka. No i za 2 tygodnie przysłali mu listem poleconą odpowiedź, jak tam z nim jest i co zrobić. Otworzyć? Strach. Nie otworzyć? Niepewność. Pół roku chodził z tym, zanim otworzył, by się dowiedzieć, że się zaraził. Odkładanie poznania prawdy. Dramatycznej prawdy. Czyli prawdy, że jest grzesznikiem. Że tak się trudzisz w swojej pobożności, by się zanadto nie zmęczyć, jest trudno akceptowaną prawdą. A powiedzenie, jak on mógł mi tak powiedzieć? Czy nie jest pretensją o prawdę? Nic tak nie obraża jak prawda. Dlatego prawdę trzeba sobie oswoić. Troszkę tam wymieszać z innymi treściami, żeby się jakoś dało żyć. Samolubstwo, czyli egoizm, czyli kult siebie, wyglądu, pozycji, zdrowia, użycia wszelkiego rodzaju, stały się obowiązującym stylem i sposobem istnienia. Jest w tym kompletna bezmyślność. Abyś nie myślał, pracują nad tym sternicy świadomości, również twojej. Ale o tym przecież dobrze wiesz. A skąd wiesz? Albo ci powiedziałem, że jesteś wolny, że możesz, że nie musisz, że masz prawo. No i korzystasz z tych haseł i wielu doszło do tego, że w myśleniu swoim myślą, że myślą. I to jest szczyt myślenia. Wiara nie tylko jest drogą do zbawienia. To nie tylko relacja z Bogiem. Wiara najpierw porządkuje doczesność. Jak ci Pan Bóg uporządkuje doczesność i to i zaangażowania, wszystko będzie we właściwych boskich proporcjach według woli Bożej, to ocalejesz. Wtedy ocalejesz, czyli będziesz zbawiony. Bo jeśli będziesz odkładał problemy, zadania chwili bieżącej na przyszłość, to się dorobisz takich zaległości, że już nie będziesz niczym rządził. Okoliczności będą tobą rządzić. To jak są niektórzy ludzie, którzy nie potrafią wyrzucić czegoś na śmietnik, odkładają na bok i później mają graciarnię w mieszkaniu. Siew Boży jest punktualny i jeśli będziesz ufał Bogu, czyli słuchał Boga, to doznasz wyzwolenia. Kiedyś pewien teolog, porównując chrześcijaństwo Europy Zachodniej z wiarami pogańskimi w Azji, powiedział tak. Chrześcijaństwo Europy Zachodniej
ma doskonałe ziarno, czyli głoszoną prawdę wiary. Miał na myśli kościoły katolickie. Ale ono ma słabą glebę. Jest zatwardziałe. Natomiast wyznawcy fałszywych religii są świetną glebą, tylko nie mają ziarna. Ziarna prawdy, ziarna miłości. Bo dzieło misyjne do nich jeszcze nie dotarło. A tu dotarło i zostało odrzucone, nieprzyjęte. Wtedy staniesz się taką urodzajną glebą, gdy będziesz człowiekiem wiary praktykowanej. Bo wiara to nie obyczaj, to nie psychologiczny przymus. To nie cokolwiek innego. Wiara twoja to jest uczciwość względem siebie samego. No czy możesz dziecku nie dać lekarstwa albo jedzenia? To się nie może zdarzyć. A czy możesz siebie tak zaniedbać i siebie doprowadzić do potępienia, do zniszczenia nieodwracalnego? Nie powinno tak być. Ale tak się jednak często dzieje, ponieważ przyzwyczajony jesteś do tego, że woda płynie z kranu. Nie trzeba iść jak w dawnych czasach do studni, by sobie ukręcić albo ramieniem uciągnąć przez pompę, wlać do wiadra, przynieść do domu. Jest usprawnienie wodociągów. No to jest logiczne. Tylko, że ty sobie chcesz też usprawnić wiarę. Dlatego z 10 przykazań nie pasuje ci na przykład ze 2 albo 3, to na nie nie zwracasz uwagi. I postępujesz sobie, jak ci nie pasuje 7 przykazanie, to ktoś tam dyskretnie kradnie. Jak nie pasuje 5 kazanie, to można tam kogoś jakoś zabić. Zwłaszcza bardzo młodego, albo bardzo starego. To jest prawie niewykrywalne. Komu nie pasuje przykazanie o czystości i wierności małżeńskiej, ten idzie po rozwód, łączy się z kochanką, kochanicą i udają zgraną, daną parę, że o to chodzi, bo jakoś trzeba tu żyć. No to jakoś tak sobie żyją. Tylko czy się zbawią i jak się zbawią? Człowiek, który żyje w grzechu nieodpuszczonym, jest jak na drodze donikąd. Za czasów głębokiej komunii za Stalina budowano kolej, transsyberyjską. No, budowana była przez młodzież, przez uwięzionych niewolników, czyli ludzi niewinnych, którzy tam się wykańczali. Na każdy kilometr położonych torów musiał być ileś tam trupów, którzy oddali życie za to, ale ta droga wiodła donikąd. Dziś już może tak nie jest, ale wtedy to była zabawa dla niej samej. To tak jak w tamtych czasach też kładziono tory na zamarznięte jezioro. To jest obłęd. Przyjdzie wiosna i co z tego? A nic. Partia kazała, lud musiał. Pytanie. Kogo ty słuchasz? Pana Boga? Bo wiara jest posłuszeństwem Panu Bogu. Czy słuchasz swoich zachcianek, potrzeb, strachu, presji, przymusu? Kogo ty słuchasz? W minionym 3-leciu był mobbing, bo nie przymus. Chociaż skazywano ludzi na mandaty, na jakieś kary finansowe. Wszystko to było nielegalne. Wszystko to wycofano. I mnóstwo ludzi ze strachu, z tchórzostwa, z nikczemności, z nieufności Panu Bogu, z głupoty, z bezmyślności przyjęło truciznę. Już mamy setki tysięcy ludzi, którzy wymarli z tego powodu. Inni jeszcze wymrą. Ludzie mają osłabione zdrowie. Wiele kobiet nie będzie miało dzieci.
Oto jak wiara nie zafunkcjonowała, to zafunkcjonował strach, głupota. A Pana Boga trzeba słuchać, a nie oprawców Twoich. Nie bój się. Nie bój się. Bałeś się, że Ci ciało zabiją? Że Ci pieniądze zabiorą? Jak się poddałeś oprawcom swoim, to zniszczyłeś swoje zdrowie i wielu już tu dzisiaj z nieobecnych, bo już umarli na naglice. To coś takiego, czego nigdy dotychczas nie było. Wiara to nie przyprawa do zupy. Wiara to mądrość. To Bóg funkcjonujący w Twoim życiu. No ale jeśli będziesz szukał, żeby Cię nakazali nie podrapać, mszy za długo nie odprawiać, wymagań Ci nie stawiać, chwalić Cię i komplementować i posłuchać Cię we wszystkim, no to będziesz kontynuował siebie samego aż do zguby ostatecznej. Powoli nasze katolickie chrześcijaństwo zamienia się w chrześcijaństwo wyspowe. Na morzu pogańskim będą wysepki wiary. W tej rodzinie, w tej, jeszcze w tamtej. W tym środowisku, w tym, jeszcze w tamtym. Trzymaj się. Pozostaje Ci już teraz katolicyzm wyspowy. Należysz do prześladowanej mniejszości. Zapewniam Cię, że jesteś prześladowany. Zidentyfikowany. I tak będą to regulować, by można się Tobą było posłużyć i Ciebie użyć. Wiara więc broni Ciebie na wieczność i na doczesność, bo do nieba nie idą słabeusze, wystraszeni i spacyfikowani. Do nieba idą herosi, którzy nawet dali się zabić, ale nie pokonać. Zaczynaj wszystko od rannej modlitwy, która jest fundamentem dnia. Słyszysz? Fundament dnia. Nie w drodze do tramwaju. Ja bym autem jechał. Pilnuj drapów drogowych. Módl się rano, bo kiedyś umrzesz. Oby ostatni dzień Twojego życia był jednak po rannej modlitwie, bo nie wiesz, który to dzień. Módl się. Czyli bądź z Bogiem. W dialogu. W rozmyślaniu. W takim przytwierdzeniu się do Niego. Do Boga się przychodzi jak do źródła. A skoro tak, to trzeba zaufać temu, kto Cię stworzył i dał Ci kosmiczne dowody, że Ciebie kocha. Cały kosmos to dowód Jego miłości dla Ciebie. Ten kosmos bez Ciebie nie miałby sensu. Został stworzony dla Ciebie ze względu na Ciebie. I ten kosmos przeminie, będzie nicością. A Ty nie przeminiesz. I skoro nie przeminiesz, to zacznij dbać o siebie, o swoją duszę, o osobowość, o swoje wnętrze, o myślenie. Zacznij dbać o siebie, bo czasu zostało niewiele. I gdy Bóg w Tobie zwycięży, to owoce będą Twoje.